2 Korinther 8. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział. 2 Korinther 8, Vers 9. 9 wiersz. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, 9 wiersz. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Man denkt vielleicht einen so kurzen Vers für einen ganzen Nachmittag. Może ktoś pomyśli tylko jeden wiersz i to taki krótki na całą godzinę popołudniową? Der Vers ist tatsächlich kurz. Rzeczywiście, ten wiersz jest krótki. Aber der Inhalt ist sehr reichhaltig. Ale treść jego naprawdę jest bardzo bogata. Man könnte sagen, eine Zusammenfassung des ganzen Neuen Testaments. Można by nawet powiedzieć, jest to streszczenie całego Nowego Testamentu. Es wird zum einen der Mensch beschrieben, du und ich. Po pierwsze jest tutaj opisany człowiek, czyli ty i ja. Was wir waren und was wir geworden sind. Jakimi byliśmy i jakimi staliśmy się. Es wird beschrieben, was Jesus Christus getan hat. Jest również tutaj opisane, co uczynił Jezus Chrystus. Und es wird uns beschrieben, was der Herr Jesus in sich selbst ist. I jest również opisane, kim jest Jezus Chrystus sam w sobie. Ergreifend ist der Anfang dieses Verses. Wzruszający jest początek tego wiersza. Es geht dort um das Wort kennen. Tutaj chodzi o to słowo znać. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie ich etwas kennenlernen kann. Są dwie możliwości, w jaki sposób coś mogę poznać. Das eine ist theoretisch. Jedna rzecz to mogę coś teoretycznie poznawać. Indem ich mich viel und intensiv mit einer Sache beschäftige. Mianowicie wtedy się to dzieje, gdy ja dużo i intensywnie zacznę się zajmować jakąś rzeczą. Das zweite ist praktisch. Druga strona to zajmowanie się od strony praktycznej. Indem ich durch Lebensumstände Erfahrungen sammle. A mianowicie wtedy, gdy przez okoliczności życia gromadzę doświadczenie. Ich bin davon überzeugt, dass hier beides gemeint ist. Jestem przeświadczony, że tu w tym wierszu o obydwie rzeczy chodzi. Gott spricht davon, dass wir die Gnade des Herrn Jesus kennen. Bóg mówi o tym, że my tą łaskę Pana Jezusa znamy. Er sagt nicht, dass wir sie kennenlernen sollen. Tu nie jest napisane, że mamy ją poznać. Auch nicht, dass wir sie kennenlernen können. Ani nie jest też napisane, że jesteśmy w stanie ją poznać. Er geht davon aus, dass wir sie kennen. Nie, tutaj Słowo Boże z tego założenia wychodzi, że my ją znamy. Zum einen sicherlich dadurch, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Po pierwsze z tego powodu, że na pewno zajmujemy się Słowem Bożym. Mit diesem Wort, das Gott uns gegeben hat. A tym właśnie mianowicie Słowem, które Bóg nam darował. Das heilige Menschen schrieben, geleitet durch den Geist Gottes. Które zostało zapisane przez świętych mężów, którzy byli prowadzeni przez Ducha Bożego. Das bedeutet nicht, dass Gott die Menschen wie Schreibmaschinen benutzte. To wcale nie oznacza, że Bóg używał tych ludzi jak maszynę do pisania. Gott ließ ihre Lebensumstände einfließen, auch ihre Bildung, alles, was sie umgab. Bóg pozwolił, aby wpływ na tego pisarza miały okoliczności życia. I wszystko to, co on przeżywał, miało też wpływ na to, co on napisał. Das ist eben auch der Grund, warum wir verschiedene Vokabeln in den einzelnen Büchern finden. To też jest powód tego, dlaczego też w poszczególnych księgach biblijnych znajdujemy różny zasób słów. Und auch einen verschiedenen Ton zwischen den Versen. Jak również też i znajdujemy różnorodny ton, w jakim poszczególne wiersze do nas się zwracają. Aber es ändert nichts daran, dass jeder einzelne Buchstabe von Gott eingegeben ist. Ale to nic nie zmienia w tym fakcie, że cała ta księga została nam darowana przez Boga. Ich meine wirklich jeden Buchstaben. Ja rzeczywiście mam na myśli, każda litera w tej księdze została darowana przez Boga. Natürlich ist das ganze Wort von Gott gegeben. Tak, rzeczywiście, całe słowo zostało darowane przez Boga. Auch die einzelnen Wörter. Nawet i pojedyncze słowa. Trotzdem heißt es zweimal und dreimal im Neuen Testament. A pomimo tego dwu czy trzykrotnie w Nowym Testamencie możemy przeczytać, dass nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Wort vergehen soll, bis sich alles erfüllt hat. Że ani jedna jota, ani jeden przecinek ze Słowa Bożego nie przeminie czy nie zginie,
zanim wszystko się wypełni. Und Jota und Strichlein sind die kleinsten Buchstaben des hebräischen und griechischen Alphabets. A jota czy przecinek to są najmniejsze znaczki i litery z hebrajskiego i greckiego języka. So passt Gott über sein Wort auf. Tak Bóg zwraca uwagę baczną na swoje słowo. Und dann ist klar, dann ist verständlich, dass wir in dem Wort Gottes Jesus Christus, den Sohn Gottes, kennenlernen können. I dlatego jest to zrozumiałe, że w tym Słowie Bożym możemy poznać Jego Syna Jezusa Chrystusa. Wir haben sogar noch eine Hilfe bekommen. A nawet otrzymaliśmy pewnego rodzaju pomoc. Den Heiligen Geist. Ducha Świętego. Der in uns wohnt. Ten, który w nas zamieszkał. Und der uns in die ganze Wahrheit einführen möchte. I który chce nas wprowadzić w całą prawdę. Das heißt, von Gottes Seite ist wirklich alles bereitet, dass wir seinen Sohn und seine Gnade wirklich kennenlernen können. To oznacza, że ze strony Bożej zostało wszystko przygotowane, abyśmy Jego Syna i Jego łaskę dokładnie poznali. Die Grundlage dafür ist Fleiß. A podstawą do tego jest pilność z naszej strony. Dass wir bereit sind zu investieren, Zeit zu investieren in der Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Abyśmy byli gotowi zainwestować czas w zajmowanie się Słowem Bożym. Die andere Seite ist, dass wir die Gnade Gottes praktisch kennenlernen können. Drugą rzeczą jest to, abyśmy też i w praktyczny sposób łaskę Bożą poznawali. Da liegt die Betonung besonders auf das Wort Vertrauen. Tu szczególny nacisk jest położony na to słowo zaufanie. Dass ich wirklich Vertrauen habe auf den Sohn Gottes. Abym rzeczywiście ufał Synowi Bożemu. Und dass ich dadurch die Gnade des Herrn Jesus Christus kennenlerne, ganz praktisch. Abym w ten sposób mógł tą łaskę Jezusa Chrystusa w bardzo praktyczny sposób poznać. Aber es gibt noch eine Grundvoraussetzung dafür. Ale do tego muszą być spełnione zasadnicze warunki. Und die haben wir in dem Wort unser. A te znajdujemy w tym słowie naszego. Es ist nicht die Gnade des Herrn Jesus Christus. To nie jest łaska Jezusa Chrystusa, tego Jezusa Chrystusa. Es ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die wir kennen. To jest łaska naszego Jezusa Chrystusa, którego my znamy. Das heißt, der erste Schritt muss sein, dass ich eine ganz persönliche Beziehung zu ihm habe. To oznacza, że pierwszy krok, jaki tutaj jest konieczny, to jest warunek konieczny, abyśmy byli w osobistym związku z nim. Dass ich die Gnade auf mein Leben anwende. Abym mógł również tą łaskę zastosować w moim życiu. Dass ich verstehe, dass ich ein Sünder bin. Abym to zrozumiał, że jestem grzesznikiem. Dass ich das vor Gott anerkenne. Abym uznał się takowym przed Bogiem. Dass ich Jesus Christus meine Sünden bekenne. Następnie, abym Jezusowi Chrystusowi moje grzechy wyznał. Und dass ich daran glaube, dass er die Strafe, die ich verdient habe, auf sich genommen hat. I abym też i w to uwierzył, że tą karę, na którą ja zasłużyłem, on wziął na siebie. Das heißt, dass ich eine echte, lebendige Beziehung zu ihm habe. A to oznacza, abym miał taki szczery i prawdziwy z nim związek. Darum sagt David auch nicht, der Herr ist ein Hirte. Dlatego Dawid napisał w swoim psalmie, że Pan nie jest pasterzem jakimś. Das wäre wahr. To też by było prawdą. Aber das reicht nicht. Ale to było niewystarczające. Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Nie, on napisał, Pan jest moim pasterzem. Ich glaube, Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ale również w psalmie 27 czytamy o tym, że Pan jest moją światłością i moim zbawieniem. Also diese Grundlage, diese persönliche Beziehung ist die Grundvoraussetzung für alles. A więc ten osobisty związek z nim jest podstawą do wszystkiego następnego. Ohne diese Beziehung kenne ich die Gnade nicht. Bez tego związku nie poznam tej łaski. Auch wenn ich das ganze Neue Testament auswendig kann. Nawet gdybym nauczył się cały Nowy Testament na pamięć. Dann ist die theoretische Seite vielleicht erfüllt, aber das zweite, die Praxis fehlt. Może wtedy ta strona teoretyczna byłaby spełniona, ale by brakowało tej praktycznej strony. Hier geht der Apostel Paulus davon aus, dass sie diese Gnade kennen. Tutaj apostoł Paweł z tego założenia wychodzi, że odbiorcy tego listu znają tą łaskę. Was ist Gnade? W ogóle co to jest łaska? Gnade ist eine besondere Form der Liebe Gottes. Łaska to szczególnego rodzaju forma miłości Bożej.
Wir haben da noch ein zweites Wort, das Wort Barmherzigkeit. Mamy jeszcze podobne drugie słowo, to jest miłosierdzie. Man könnte oberflächlich gesehen meinen, es wäre das gleiche. Tak powierzchownie traktując tą sprawę, można by pomyśleć, że to jedno i to samo. Natürlich, es ist die gleiche Liebe. Naturalnie, to jest ta sama miłość. Doch Barmherzigkeit beschreibt immer den elendigen Zustand dessen, der die Liebe empfängt. Ale miłosierdzie zawsze opisuje nędzny stan tego, który miłość otrzymuje. Gnade dagegen beschreibt die Quelle, aus der die Liebe ausströmt. A łaska opisuje źródło, z którego ta miłość wypływa. Wir sehen, es ist das gleiche, aber zwei verschiedene Sichtweisen, zwei verschiedene Betonungen. Widzimy, że to jest jedno i to samo, ale widziane z dwóch różnych stron, jak gdyby na dwie różne rzeczy jest nacisk położony. Hier möchte der Heilige Geist die Quelle betonen. Tutaj Duch Święty chce podkreślić źródło. Nämlich ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Mianowicie mówi do nas tu o łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wir haben viele Stellen, dass Gott Gnade ausströmen lässt zu Menschen, auch zu ungläubigen Menschen. Mamy wiele miejsc mówiących o tym, że Bóg od strony Bożej wypływa łaska do nas zgubionych ludzi. Wir haben Stellen, dass Gott die Menschen liebt. Mamy miejsca, które pokazują, że Bóg miłuje ludzi. Mit seiner absolut göttlichen Liebe. Miłuje jego absolutnie boską miłością. Aber wir haben nur eine einzige Stelle, wo das Wort lieben benutzt wird, das auch Bruderliebe bedeutet. Ale jedno tylko miejsce mamy, w którym jest pokazane, że ta miłość może być też przekształcona w miłość braterską. Also dieses griechische Wort Phileo. Mianowicie to greckie słowo Phileo. Das bedeutet, ich kann jemanden lieben, weil meine Liebe erwidert wird. A to oznacza, że ja mogę kogoś miłować tylko dlatego, że on również odpowie miłością na moją miłość. Diese Stelle haben wir in Johannes 16. To miejsce znajdujemy w Ewangelii Jana w 16 rozdziale. In Johannes Vers 27, Johannes 16 Vers 27. Ewangelia Jana 16 rozdział 27 wiersz. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Es ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo dieses Wort für Liebe benutzt wird in Bezug auf der Liebe des Vaters zu uns. To jest jedyne miejsce w Nowym Testamencie, w którym ten rodzaj słowa miłość w greckim phileo jest używana jako miłość skierowana do nas, którą my odwzajemniamy. Das heißt, der Vater kann uns lieben, weil er etwas findet, woran seine Liebe anknüpfen kann. To oznacza, że Ojciec może nas miłować z tego powodu, że w nas coś znajduje, co może być punktem zaczepienia dla Jego miłości. Was ist das? A więc co to jest? Erstens, dass wir Jesus Christus lieben. Po pierwsze to, że my Jezusa Chrystusa miłujemy. Und zweitens, dass wir glauben, dass er von Gott ausgegangen ist. A po drugie to, że On wyszedł od Boga. Das ist eben auch das, was in diesem Begriff kennen drin steckt in 2. Korinther 8. To jest właśnie to, co tkwi w tym słowie znać, w tym, które przeczytaliśmy z drugiego listu do Koryntian, 8 rozdział, 9 wiersz. Also dadurch, dass wir Jesus Christus kennen, nach 2. Korinther 8 und seine Gnade, findet Gott etwas, worin seine Liebe erwidert wird. A więc dlatego, tak jak czytamy w drugim do Koryntian 8, 9, że my znamy łaskę Pana naszego, to Bóg znajduje powód, aby nas miłować. Vielleicht kann man jetzt verstehen, dass Gott Freude an uns hat. I dlatego można teraz zrozumieć, dlaczego Bóg może się ucieszyć z nas. Auch wenn unser Leben längst nicht fehlerfrei ist. Nawet wtedy, jeżeli nasze życie dalekie jest od życia bezbłędnego. Leider ist das so. Niestety, tak to jest. Aber der Vater sieht, dass wir seinen Sohn lieben. Ale Ojciec widzi, że my miłujemy Jego Syna. Und dann wird uns beschrieben, wer sein Sohn ist. A następnie znajdujemy tutaj opis, kto to jest jego syn. Wir haben drei herrliche Kennzeichen. I znajdujemy tutaj trzy wspaniałe cechy. Er ist der Herr. On jest Panem. Er ist Jesus. On jest Jezusem.
Und er ist der Christus. I on jest Chrystusem. Wir können einmal in die Apostelgeschichte gehen, ich glaube Kapitel 2. I możemy również teraz spojrzeć do Dziejów Apostolskich, prawdopodobnie drugi rozdział. Da finden wir noch einmal diese Kombination. Jeszcze raz tam stwierdzimy ten układ słów. Ich muss jetzt erst gucken. Muszę najpierw to znaleźć. Apostelgeschichte 2, Vers 36. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, 36. wiersz. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich eben sagte, dass hierin das ganze Neue Testament zusammengefasst wird. Może teraz zrozumiecie, dlaczego na początku powiedziałem, że w tym wierszu jest streszczony cały Nowy Testament. Ich fange mit dem Namen Jesus an. Rozpoczynając od tego imienia Jezus. Es ist der Name seiner tiefen Erniedrigung. Wiemy, że jest to imię jego głębokiego uniżenia. Es ist der Name, der uns beschreibt, dass er Mensch geworden ist. Jest to imię, które opisuje jego stan, gdy stał się człowiekiem. Er ist Mensch geworden, um sterben zu können. On stał się człowiekiem po to, aby mógł umrzeć. Es ist der Name, der verachtet wird von den Menschen dieser Welt. Jest to imię, które tak bardzo jest pogardzane przez ludzi tego świata. Das alles steckt in diesem Namen Jesus. To wszystko właśnie jest zawarte w treści tego imienia Jezus. Diese stufenweise Erniedrigung bis zum Tod. To jest stopniowe uniżanie się aż dojście do śmierci. Ich denke, das erste, dass er Mensch geworden ist. Ja myślę, że to po pierwsze, że on stał się człowiekiem. Das zweite, dass er Knechtsgestalt angenommen hat. Po drugie to, że on przyjął postać sługi. Nicht, dass er Knecht von Menschen gewesen ist, aber Knecht Gottes. Nie, że on by stał się tutaj sługą ludzi. Nie, on stał się sługą Bożym. Aber es ging eben noch weiter, wie das der Philipperbrief sagt. Ale jeszcze dalej on się posunął, tak jak to opisuje list do Filipian. Dass er gehorsam war bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. On był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Wir können den Galaterbrief hinzunehmen. Możemy do tego jeszcze zajrzeć do listu do Galacjan. Man kann fast sagen, dass es noch eine Stufe tiefer geht. Można by powiedzieć, że jeszcze jeden stopień schodzi niżej. Denn er ist ein Fluch geworden. On stał się przekleństwem. Verflucht ist jeder, der am Kreuze hängt, heißt es dort. Bo tam jest napisane, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Und trotzdem heißt es einmal, dass sich in diesem Namen Jesus jedes Knie sich beugen wird. A pomimo tego jest tam też i napisane, że przed tym imieniem każde kolano będzie musiało się kiedyś zgiąć. Wir dürfen es freiwillig tun. My możemy to uczynić teraz dobrowolnie. Die Menschen, die Gott ablehnen, werden einmal dazu gezwungen werden. Ale ludzie, którzy to teraz odrzucą, będą musieli to kiedyś uczynić, będąc zmuszeni do tego. Aber der Sohn Gottes war gleichzeitig auch der Christus. Ale ten Syn Boży jednocześnie był też i Chrystusem. Der Gesalbte. Mianowicie tym, który jest pomazany. Im Alten Testament wird der Messias genannt. W Starym Testamencie on był nazywany Mesjaszem. Es ist genau die gleiche Bedeutung. Dokładnie takie same jest znaczenie tych dwóch słów. Es ist derjenige, der wohlannehmlich in den Augen Gottes gewesen ist. Bo on mianowicie jest tym, który jest, w którym Bóg znalazł swoje upodobanie. Schon im Alten Testament, im Hohelied heißt es, już w Starym Testamencie, w Pieśni nad Pieśniami jest napisane, dass der Myrrehügel auch der Weihrauchhügel geworden ist. Że te wzgórze myrry stało się wzgórzem kadzidła. Das heißt, der Ort, der von seinen größten Leiden, von seiner tiefsten Erniedrigung spricht. A więc to miejsce cierpień, które mówi tak obrazowo o tym jego najniższym poniżeniu. Der Ort, wo Gott ihn verlassen hat für drei Stunden. Te miejsce, w którym Bóg opuścił go na trzy godziny. Ist der gleiche Ort, wo ein Wohlgeruch aufstieg. To jest to samo miejsce, z którego taka miła woń wstąpiła, den der Vater wahrgenommen hat. Którą ojciec z lubością przyjął. Ich sag nicht, dass wir das verstehen können. Ja nie mówię tego z tego powodu, że my potrafimy to zrozumieć.
Aber die Bibel sagt, dass es so ist. Nie, to Biblia nam mówi, że tak to jest. Wir können auch nicht verstehen, dass damals bei den Opfern, die dargebracht wurden, dass das für Gott ein herrlicher Wohlgeruch war. Nawet my nie potrafimy tego zrozumieć, że w przypadku wszystkich ofiar składanych w Starym Testamencie woń z tych ofiar była wonią miłą dla Boga. Es gibt wahrscheinlich nichts, das schlimmer riecht als verbranntes Fleisch. Przecież my dobrze wiemy, że mało jest rzeczy, które gorzej śmierdzą niż spalone mięso. Ich weiß nicht, was die Priester empfunden haben. Nie wiem, jak to odczuwali kapłani. Trotzdem sagt Gott, es war ein Wohlgeruch für ihn. A pomimo tego Bóg mówi w swoim słowie, że to jest dla niego wonią przyjemną. Es sind eben Gottes Maßstäbe, die er anlegt. Nie, tutaj są do przyłożenia do tej rzeczy Boże przymiary. Aber der Herr Jesus war auch während seines Lebens alle Zeit ein Wohlgeruch für seinen Gott und Vater. Ale wiemy również, że Pan Jezus w całym swoim życiu był taką wonią przyjemną dla swojego Boga i Ojca. In Johannes 4 konnte er sagen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. W Jana w 4 rozdziale Pan Jezus powiedział, że pokarmem moim jest czynić wolę tego, który mnie posłał. In Johannes 17, wo der Herr sozusagen hinter dem vollbrachten Werk spricht. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale, w którym oglądamy Pana Jezusa jak gdyby już po tym dokonanym dziele, da sagt er, das Werk, das der Vater mir gegeben hat, dass ich es tun sollte, habe ich vollbracht. Tam Pan Jezus mówi o samym sobie, to dzieło, które Ojciec mi zlecił, abym je wykonał, ja wykonałem. Sein ganzes Leben war ein Wohlgeruch für Gott. Całe jego życie było taką wonią przyjemną dla Boga. Und Gott hat aufgepasst, dass sein Sohn nicht verunehrt worden ist. Bóg również bacznie zważał na to, aby jego syn nie był zniesławiony. Denken wir einmal bei der Taufe am Jordan. Pomyślmy na przykład też o tym zdarzeniu w czasie chrztu jego w Jordanie. Da ließ Jesus Christus sich taufen, wie sündige Menschen auch getauft wurden. Tam Pan Jezus kazał siebie samego ochrzcić tak, jak to dali się ochrzcić grzeszni ludzie. Es hätte die Gefahr bestehen können, dass man Jesus Christus und die Menschen auf eine Stufe stellt. I istniało takie niebezpieczeństwo, że ktoś postawiłby Jezusa Chrystusa na tym samym poziomie czy stopniu jak wszystkich innych ludzi. Sofort kommt die Stimme Gottes aus dem Himmel. I jak tylko wystąpił z wody, natychmiast odezwał się głos z nieba. Das ist mein geliebter Sohn. Oto jest mój syn umiłowany. Denken wir an den Berg der Verklärung. A pomyślmy również i o tej górze przemienienia. Wo Petrus dort drei Hütten bauen lassen möchte. Tam w tym miejscu Piotr chciał zbudować 3 namioty dla nich. Wo die Gefahr bestand, dass Jesus Christus mit Mose und Elia auf eine Stufe gestellt wurde. I jak wielkie wtedy było niebezpieczeństwo, żeby Pan Jezus przez Piotra był na jednym stopniu postawiony razem z Eliaszem i Mojżeszem. Das wäre für uns sicherlich eine Ehre gewesen, mit diesen beiden Glaubensmännern auf eine Stufe zu kommen. Dla tych dwóch mężów wiary to z całą pewnością byłoby to wielką chwałą, gdyby na jednym poziomie byli postawieni z Panem Jezusem. Aber nicht für den Christus, für den Sohn Gottes. Ale nie byłoby to chwałą dla Jezusa Chrystusa, dla Syna Bożego. Sofort kommt die Stimme Gottes. I dlatego natychmiast rozlega się głos Boży. Dieser ist mein geliebter Sohn. Ten jest mój syn umiłowany. Gott hat darauf aufgepasst. Tak, to Bóg zwracał na to uwagę. Dass sein Sohn nicht verunehrt wurde. Aby nie zniesławiono jego syna. Er war wirklich der Christus, der Gesalbte. On rzeczywiście był Chrystusem, tym pomazanym. Albo namaszczonym. Das nächste ist, dass er Herr geworden ist. Następne słowo, jakie tutaj mamy napisane, to on stał się Panem. Wir haben das in Vers 36 gelesen, dass Gott ihn zum Herrn gemacht hat. W Dziejach Apostolskich w tym drugim rozdziale, w 36 wierszu, czytaliśmy o tym, że Pan uczynił go Panem, czyli Bóg uczynił go Panem. Das heißt, dieser Verworfene ist in Wirklichkeit der Herr. A to oznacza, że ten, który został odrzucony, on w rzeczywistości był Panem. Er ist derjenige, der herrscht. On jest tym, który panuje. Auch wenn das heute vielleicht manchmal nicht zu sehen ist. Nawet jeżeli dzisiaj czasami tego nie można zauważyć. In der Zukunft wird es einmal der Fall sein. Ale w przyszłości to stanie się faktem. Da wird man es sehen, wenn Jesus Christus in Gerechtigkeit 1000 Jahre regiert. Wtedy będą ludzie widzieli, jak Chrystus w sprawiedliwości będzie rządził tą ziemią przez 1000 lat.
Alle Menschen, die offen gegen Gott sündigen, werden sofort getötet werden. A wszyscy ludzie, którzy w jawny sposób przeciwko Bogu będą grzeszyli, natychmiast będą karani śmiercią. Man kann das nachlesen in Jesaja 66, Psalm 101. Gott wird sofort in Gericht, in Gerechtigkeit handeln. Możemy o tym przeczytać w Izajasza w 66 rozdziale, w Psalmie 101. Tam czytamy wyraźnie, że Bóg natychmiast będzie wkraczał ze sądem. Jedes Knie wird einmal bekennen müssen, dass Jesus Christus Herr ist. I każde kolano kiedyś będzie musiało ugiąć się i każdy człowiek będzie musiał wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem. Wir bezeichnen ihn als Herr. My go określamy jako naszego Pana. Wir müssen aufpassen, dass das nicht nur Worte sind. Ale my musimy również zwracać na to uwagę, aby to nie były tylko słowa. Sondern dass das unser Herz kennzeichnet. Ale aby to również charakteryzowało nasze serce. Denn es ist klar, wenn wir ihn als Herr bezeichnen. Bo to jest jasne, jeżeli my go określamy jako naszego Pana. Dann sind wir die Knechte. To oznacza, że my jesteśmy jego sługami. Dann sind wir die Diener. To my jesteśmy jego niewolnikami. Die das tun sollen, was er uns beauftragt. Którzy powinni to wykonać, co on nam zlecił. Wir sehen, auf der einen Seite haben wir sicherlich die Schönheiten des Herrn Jesus. I tak widzimy, z jednej strony oglądamy wszystkie piękności Pana Jezusa. Aber Gott verbindet das immer mit Verantwortung, die wir haben. Ale Bóg zawsze to łączy z odpowiedzialnością, jaka na nas spoczywa. Noch einmal, es geht, wir kennen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Jeszcze raz to powtarzamy. My znamy rzeczywiście łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Also praktisch, dass wir ein Licht sind in dieser Welt, dass die Menschen sehen, dass er unser Herr, unser Christus, unser Jesus ist. A praktycznie to oznacza, że ludzie w tym świecie rzeczywiście muszą na nas widzieć, że on jest naszym Panem. Ich komme zum nächsten Punkt. I teraz możemy przejść do następnego punktu. Eines seiner Kennzeichen war, dass er reich gewesen ist. Jedną z jego cech było to, że on był bogaty. Natürlich geht es hier nicht ausschließlich um materiellen Reichtum. Naturalnie nie chodzi tutaj w pierwszym rzędzie o te bogactwa materialne. Obwohl das auch der Fall gewesen ist. Ale na pewno też i to jest faktem w stosunku do niego. In dem Psalm lesen wir, dass ihm alles Gold und Silber ist. Gdyż w jednym z psalmów czytamy, że do niego należy wszelkie złoto i srebro. Das Vieh auf tausend Bergen. I bydło na tysiącach gór. Er ist der Schöpfer. Gdyż on jest stwórcą wszystkiego. Und darum gehört ihm alles, was er geschaffen hat. I dlatego wszystko do niego należy, co on stworzył. Und 1. Mose 1 sagt uns, dass er alles erschaffen hat, was es gibt. A pierwsza Księga Mojżeszowa opisuje, że on wszystko stworzył, co my możemy oglądać. Die toten und die lebenden Dinge. Zarówno z rzeczy martwych, jak też i z rzeczy ożywionych. Er ist also tatsächlich unendlich reich. A więc w rzeczywistości on jest nieskończenie bogaty. Aber der Ausdruck geht noch weiter. Ale to określenie jeszcze sięga o wiele dalej. Ich denke, darin steckt, dass er Gott gewesen ist. Ja myślę, że w tym słowie zawarte jest to, że on był Bogiem. Jesus Christus war nicht nur Mensch auf dieser Erde. Jezus Chrystus nie tylko był człowiekiem na tej ziemi. Und er war auch nicht zu 50% Mensch und zu 50% Gott. I on również nie był na tej ziemi 50% człowieka, 50% Boga. Was dann 100% ergibt. Co rzeczywiście dawałoby 100%. In so eine einfache mathematische Gleichung lässt sich das nicht drücken. Nie, tego nie można wyrazić za pomocą takiego prostego matematycznego wzoru. Er war vollkommen Mensch. On był doskonałym człowiekiem. Und er war gleichzeitig vollkommen Gott. Ale jednocześnie był doskonałym Bogiem. Denn wir sehen, dass er vollkommen Mensch gewesen ist. I tak my oglądamy rzeczywiście, że on stał się doskonałym człowiekiem. Er ist arm geworden. I on stał się biednym. Natürlich auch wieder einerseits materiell. Naturalnie z jednej strony również i ze strony materialnej biedny. Es fing an mit seiner Geburt. A rozpoczęła się ta bieda od chwili jego narodzin. In der Herberge war für den Schöpfer kein Platz. Czytamy o tym, że w gospodzie nie było miejsca dla stwórcy. Ich sag mal, für den reichsten Mann der Welt, der dort geboren wurde, gab es keinen Raum in der Herberge. Można powiedzieć, dla najbogatszego człowieka na całej ziemi nie było miejsca w gospodzie. In der deutschen Bibelübersetzung steht, man legt ihn in eine Krippe.
W niemieckim tłumaczeniu Biblii czytamy o tym, że położono go w żłobie. Aber das Wort ist viel zu gut übersetzt. Ale to słowo jest zbyt dobrze przetłumaczone. Nur man traut sich nicht, es richtig zu übersetzen. Dlatego, że tłumacze nie odważali się prawidłowo przetłumaczyć. Das griechische Wort bedeutet eigentlich Viehtrog. Bo to greckie słowo dokładnie oznacza naczynie, do którego kładziono pożywienie dla bydła. Das heißt der abwertendste Platz, den es überhaupt gibt. Czyli to oznacza, było to tak bardzo nieznaczne miejsce, tak nieznaczne, że nikt go nie poważał. Das hat mit den idyllischen Krippenbildern überhaupt nichts zu tun, die man oft sieht. A to wszystko nie ma nic do czynienia z tymi pięknymi szopkami, które dzisiaj ludzie budują. Das zeugt hier von entsetzlicher Armut. Tak, ten żłób dla bydła pokazuje jego nieskończenie wielką biedę. Auch dass Ochs und Esel dabei gewesen sind, steht nirgends in der Bibel. A również i to, że obok niego stanęły osioł i wół, to też nigdzie nie jest w Biblii napisane. Die sind erst im Mittelalter durch eine Seitentür da reingeschlüpft. Dopiero w średniowieczu przez boczne drzwi wprowadzono te zwierzęta. Aufgrund einer Stelle im Buch Jesaja. Mianowicie na podstawie jednego z wierszy w Księdze Izajasza. Wo es nämlich heißt, dass Ochs und Esel seinen Herrn kennt. W którym to jest napisane, że wół i osioł zna swojego pana. Mein Volk aber kennt ihn nicht. Ale mój naród nie zna go. Das heißt, Ochs und Esel stehen dafür, dass das Volk seinen eigenen Herrn nicht anerkannt, sondern verworfen hat. A to oznacza, że ten osioł i wół swojego własnego pana poznały, a jego własny naród nie poznał go. Idyllisch war das nicht. Ale to wcale nie było taką idylliczną, piękną sceną. Man muss davon ausgehen, dass der Herr öfter draußen übernachten musste. Musimy również i o tym pomyśleć, że bardzo często pan nocował na zewnątrz. Ich glaube, einmal im Lukas-Evangelium heißt es, przypuszczam, że w Ewangelii Łukasza w jednym z rozdziałów jest napisane, sie gingen nach ihren Häusern, er aber nach dem Ölberg. A ludzie rozeszli się do swoich domów, ale on udał się na Górę Oliwną. Oder die Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel ihre Nester und der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Albo pomyślcie o tym wierszu, lisy mają swoje jamy, ptaki mają swoje gniazda, a syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie mógłby skłonić swoją głowę. Aber das Wort arm bedeutet noch viel, viel mehr. Ale to słowo biedny to jeszcze o wiele, wiele więcej zawiera w sobie treści. Es bedeutet etwas, was wir überhaupt nicht können. Mianowicie ono oznacza coś, co my w ogóle nie znamy. Er hat darauf verzichtet, seine göttliche Kraft für sich selbst einzusetzen. On zrezygnował z tego, aby dla siebie samego korzystać z tej boskiej mocy, jaką posiadał. Ich denke, wir können kaum verstehen, was das heißt. Myślę, że nie potrafimy sobie tego wyobrazić, co to oznacza. Noch einmal, es bedeutet nicht, dass er aufgehört hat, Gott zu sein. Jeszcze raz powtarzam, to wcale nie oznacza, że on przestał być Bogiem. Aber er hat darauf verzichtet, seine göttliche Kraft für sich zu benutzen. Nie, to oznacza, że on zrezygnował z tego, aby korzystać z tej boskiej mocy, jaką on miał do dyspozycji. Ich möchte zwei, drei Beispiele dafür bringen. Chciałbym przytoczyć dwa, trzy przykłady. Einmal im Garten Getsemane. Jeden z przykładów dotyczy ogrodu Getsemane. In Johannes 18. W Ewangelii Jana w 18 rozdziale. Da lesen wir in Vers 4. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus. Czytamy tutaj w 18 rozdziale Jana 4 wierszu. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało. Er war vollkommen Gott. On był doskonałym Bogiem. Er wusste alles, on wiedział wszystko, was über ihn kommen würde. Co ma na niego przyjść. Dann stellt er die Frage, a następnie czytamy, że wyszedł i postawił pytanie. Wen sucht ihr? Kogo szukacie? Sie antworten Jesum den Nazareer. Odpowiedzieli mu Jezusa Nazareńskiego. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Rzekł do nich Jezus, jam jest. Und jetzt kommt es in Vers 6. Als er nun zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. I czytamy w wierszu 6, gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Da standen kriegserprobte Soldaten.
Przed nim stanęli żołnierze, którzy byli na wojnie wypróbowani. Bewaffnet. Uzbrojeni. Um einen einzigen Mann gefangen zu nehmen. Aby tylko jednego, jedynego męża pojmać. Der Herr antwortet nur mit seinem göttlichen Namen, ich bin's. Pan odpowiedział tylko jednym swoim boskim imieniem, jam jest. Sofort fallen sie alle zu Boden. Natychmiast wszyscy padli na ziemię. Übrigens einschließlich Judas. Między innymi również też łącznie z Judaszem. Sie hatten keine Chance gegen die Macht Gottes. Nie mieli żadnej szansy przeciwko mocy Bożej. Anschließend stehen sie wieder auf. Potem czytamy, że wstali. Der Herr stellt noch einmal die gleiche Frage. Pan stawia im jeszcze raz to samo pytanie. Und sie haben noch einmal die Dreistigkeit, die gleiche Antwort zu geben. I oni jeszcze raz tutaj bezczelnie mają odwagę dać tą samą odpowiedź. Und wieder sagt der Herr, ich bin's. I znowu Pan odpowiada, jam jest. Und was passiert diesmal? I co teraz się dzieje? Er lässt sich von ihnen binden und abführen. On pozwala, aby go związali i odprowadzili. Er hat ihnen gezeigt, dass er göttliche Macht besaß. Tak, Pan im pokazał, że on posiada boską moc. Er hat darauf verzichtet, sie für sich selbst einzusetzen. Ale on z tego zrezygnował, aby z niej skorzystać dla siebie samego. Wie kalt waren die Herzen der Menschen, dass sie nichts dadurch gelernt haben. Jakże zimne były serca ludzkie, które przez to zdarzenie niczego się nie nauczyły. Noch zwei Stellen aus Johannes 19. Jeszcze dwa miejsca z Ewangelii Jana, 19 rozdział. Zum einen Vers 4. Najpierw wiersz 4. Da sagt Pilatus in seinem Hochmut und Stolz, siehe, ich führe ihn zu euch heraus. Tu Piłat mówi w swojej pysze i w dumie, to ja wyprowadzam wam go na zewnątrz. Das war die äußere, rein menschliche Seite. Tak wyglądała z zewnątrz, po ludzku cała ta sprawa. Wir müssen unbedingt Vers 5 lesen. Ale konieczną jest rzeczą, abyśmy przeczytali wiersz 5. Jesus nun ging hinaus. Wyszedł więc Jezus. Pilatus dachte, er könnte ihn hinausführen. Piłat myślał, że on mógł go wyprowadzić. Der hier der handelnde gewesen ist, war nicht Pilatus, das war Jesus Christus. Ale tym, który rzeczywiście był tutaj, tym, który działa, to nie Piłat, ale Pan Jezus osobiście sam. Er ging von sich aus selbst heraus. On sam ze siebie wyszedł. Und verzichtete darauf, seine göttliche Kraft einzusetzen. On zrezygnował z tego, aby objawić i zastosować swoją boską moc. Nehmen wir Vers 16. Weźmy pod uwagę również wiersz 16. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. Nein, sagt Vers 17. Nie, wiersz 17 mówi. Und sein Kreuz tragend ging er hinaus. A on dźwigając krzyż swój szedł na miejsce. Er war der Handelnde. To on tutaj był tym, który działał. Und das Ganze ist zusammengefasst in Vers 11. I to wszystko razem jest streszczone, czy podkreślone w wierszu 11. Du hättest keinerlei Gewalt gegen mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Versteht ihr, Jesus Christus hat aktiv darauf verzichtet, seine göttliche Kraft für sich einzusetzen. Czy to rozumiemy, że Pan Jezus aktywnie zrezygnował z tego, aby zastosować swoją boską moc? Wir sind oft in Lebensumständen, da haben wir gar keine Kraft mehr, irgendwas zu tun. My często jesteśmy w takich życiowych sytuacjach, w których nie mamy siły, aby cokolwiek uczynić. Wir merken, dass wir am Ende sind und die Hilfe Gottes brauchen. I szybko zauważamy, że doszliśmy do końca swoich możliwości i potrzebujemy boskiej pomocy. Aber hier war jemand, der besaß alle Kraft. Ale tutaj przed nami był ktoś, kto taką moc posiadał. Er hätte ein einziges Wort zu sprechen brauchen, da wäre eine Legion von Engeln gekommen. On tylko by musiał wypowiedzieć jedno słowo, a cały legion aniołów stanąłby u jego boku. Aber er wurde arm. Ale on stał się biednym. Er wurde aktiv arm. On aktywnie stał się biednym. Das bedeutet Vers 9 in 2. Korinther 8. To właśnie oznacza ten 9. wiersz przeczytany na początku z 2. listu do Koryntian, 8. rozdział. Dass er ganz bewusst arm geworden ist für dich und für mich.
To oznacza, że on całkowicie aktywnie ze swojej strony stał się biednym z powodu ciebie i mnie. Es gäbe sonst keine Hoffnung für uns. Bo inaczej nie byłoby dla nas nadziei. Und weißt du, das wusste Jesus Christus alles im Voraus. I wiesz co? Pan Jezus o tym wszystkim wiedział już z góry. Wir haben dieses herrliche Vorbild von Abraham und Isaak. A my mamy ten wspaniały przykład ze strony Abrahama i Izaaka. Und ich sage, dieses Vorbild hinkt gewaltig hinter der Wirklichkeit hinterher. A jednak ten wspaniały przykład jakże jest nędzny w stosunku do tego doskonałego wzorca. Warum? Dlaczego? Weil es eine Seite nicht beschreibt. Bo z jednej strony nie jest opisane. Nämlich, dass Jesus Christus alles im Voraus wusste. Mianowicie to, że Jezus Chrystus z góry wszystko wiedział. Wenn man diesen Abschnitt liest, gdy ten urywek się przeczyta, dann sieht man, dass Isaak freiwillig mitging. To widzimy, że Izaak szedł dobrowolnie. Dieser Isaak ließ sich freiwillig auf diesen Altar legen. Również Izaak dobrowolnie dał się położyć związany na tym ołtarzu. Isaak war im kräftigsten Mannesalter. Ale my wiemy, że Izaak był przecież w sile młodego mężczyzny. Sein Vater war weit über 100 Jahre. A ojciec jego już miał ponad 100 lat. Er hätte gar keine Möglichkeit gehabt, diesen Isaak da drauf zu binden, wenn er nicht gewollt hätte. I ojciec nie miał żadnych możliwości, żeby siłą związać Izaaka, gdyby Izaak na to nie pozwolił, aby go ojciec związał. Das sehen wir auch bei Jesus Christus, die Freiwilligkeit, diesen Weg zu gehen. Też w osobie Pana Jezusa oglądamy tą dobrowolną stronę, że on dobrowolnie poszedł. Aber dann gibt es eine sehr zu beachtende Frage. Ale jeszcze musimy zauważyć tutaj jedną rzecz, pytanie, na które musimy zwrócić baczną uwagę. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Ale gdzie jest baranek na ofiarę całopalną? Zapytał Izaak. Izaak war unwissend. Izaak nie wiedział o tym. Daran sieht man, dass ein riesiger Unterschied besteht und dass es kein Vorbild gibt, das Jesus Christus völlig beschreiben kann. Izaak był w niewiedzy na ten temat. I dlatego możemy powiedzieć, nie ma takiego obrazu, który by doskonale wzorcowo pokazywał na to, co się później zdarzyło na Golgocie. Und ich kenne nicht ein einziges Vorbild im Alten Testament, das uns die Wissenheit von Jesus Christus beschreibt. I nie znam ani jednego przykładu ze Starego Testamentu, który by dobitnie pokazywał na wszechwiedzę tej osoby, która by wiedziała, co na nią przyjdzie, i miałaby wskazywać na Jezusa Chrystusa. Aber er wusste alles im Voraus, kam freiwillig und wurde arm. Ale on wszystko wiedział z góry i on przyszedł dobrowolnie. Damit wir durch seine Armut reich würden. Abyśmy my jego ubóstwem ubogaceni zostali. Das Wort seine ist betont. Tutaj to słowo jego jest podkreślone. Es gibt keinen anderen Weg reich zu werden. Gdyż nie ma innej drogi, aby stać się bogatym. Es führt kein anderer Weg zu Gott. Gdyż nie prowadzi inna droga do Boga, jak właśnie ta. Sagt der Jesus selbst. O tym sam Pan Jezus powiedział. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jam jest droga i prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Merkst du, was hier fehlt? Czy zauważasz, czego tutaj brakuje? Der Apostel Paulus schreibt nichts über unsere Armut. Apostoł Paweł nie pisze tutaj nic na temat naszej biedy. Man braucht sie gar nicht zu erwähnen. Ach, tego w ogóle nie ma co wspominać. Jeder, der ehrlich ist, weiß, dass er keine eigene Kraft besitzt. Każdy, kto jest szczery przed samym sobą, wie dokładnie, że nie posiada samego siebie tej siły. Wir können die vier Kennzeichen über uns Menschen lesen, bevor wir zu Gott gekommen sind. My znamy te cztery cechy, jakie są dotyczące nas, ludzi, pokazujących, zanim przyszliśmy do Boga. In Römer 5, Vers 6. W liście do Rzymian, w 5 rozdziale, w 6 wierszu. Römer 5, Vers 6, das erste Kennzeichen, wir waren kraftlos. Rzymian 5, rozdział, 6 wiersz, po pierwsze pokazuje to, że byliśmy bezsilni. Słabi u nas jest napisane. Das zweite Kennzeichen in Vers 6, wir waren gottlos. Druga rzecz, jaka tutaj jest w tym 6 wierszu pokazana, że byliśmy wszyscy bezbożni.
Das dritte Kennzeichen in Vers 8, wir waren Sünder. Trzecia rzecz to jest to, co w ósmym wierszu jest napisane, byliśmy grzesznikami. Das vierte Kennzeichen in Vers 10, wir waren Feinde Gottes. A czwarta rzecz, w wierszu 10, byliśmy nieprzyjaciółmi Bożymi. Nicht, dass Gott uns angefeindet hat, wir haben Gott angefeindet. To nie chodzi o to, że to Bóg był naszym nieprzyjacielem. Nie, to my byliśmy nieprzyjaciółmi Bożymi. Muss der Apostel Paulus da noch etwas über unsere Armut beschreiben? Czy apostoł Paweł jeszcze w tym dziewiątym wierszu miał coś dopisywać na temat naszej nędzy i biedy? Ganz sicherlich nicht. Z całą pewnością nie potrzebował tego czynić. Er beschreibt lieber, was wir geworden sind. Nie, on tak chętnie pisze o tym, czym i kim staliśmy się. Und er benutzt dafür ein einziges Wort. I w tym celu używa tylko jednego, jedynego słowa. Er benutzt das Wort reich. On używa tego słowa bogatymi. Merken wir, dass es genau das gleiche Wort ist, was Jesus Christus kennzeichnet? Czy zauważamy, że to jest dokładnie to samo słowo, które charakteryzowało Jezusa Chrystusa? Er war reich. On był bogaty. Wir sind reich geworden. A my staliśmy się bogatymi. Wir besitzen in ihm alles. Gdyż my w nim wszystko posiadamy. Gott benutzt hier genau das gleiche Wort. Bóg używa w tym miejscu dokładnie tego samego słowa. Das ist für mich der zweite Grund, warum Gott das Wort arm bei uns nicht benutzt hier. To jest właśnie powód, dlaczego też i Bóg w stosunku do nas nie użył tego drugiego słowa biedni. Unsere Armut war nicht die gleiche Armut wie die von Jesus Christus. Gdyż nasza bieda nie była tego samego rodzaju, co bieda Jezusa Chrystusa. Er war vollkommen sündlos. Gdyż on był doskonale bezgrzeszny. Und hat sich zur Sünde machen lassen. I on samego siebie uczynił grzechem. Ich habe das eben schon gesagt, er hat sich zu einem Fluch machen lassen. Tak jak to powiedziałem poprzednio, on samego siebie uczynił przekleństwem. Er war völlig unverdient in diesem Zustand. A przecież on całkowicie nie zasłużył na to, aby znaleźć się w takim stanie. Er war sogar von Gott verlassen. On był nawet przez Boga opuszczony. Niemand von uns war bis jetzt von Gott verlassen. Nikt z nas dotychczas nie był przez Boga opuszczony. Obwohl wir es verdient haben. Pomimo tego, że na to zasłużyliśmy. Wir waren wegen unserer Schuld in diesem Zustand. Bo to z powodu naszych win znaleźliśmy się w takim stanie. Ich denke, das ist der zweite Grund, warum der Heilige Geist nicht das Wort arm in Bezug auf unser Leben benutzt hier. Ja myślę, że to jest drugi powód, dlaczego Duch Święty nie użył tego słowa biedni w stosunku do opisu naszego stanu. Was bedeutet das, dass wir reich geworden sind? A teraz spójrzmy na to, co to oznacza, że staliśmy się bogatymi. Vielleicht gebt ihr mir noch ein paar Minuten, nur ein paar Dinge aus dem Johannesevangelium uns anzugucken. Pozwólcie, że przez parę minut jeszcze pokażę wam to z Ewangelii Jana. Ich möchte anfangen mit Johannes 1, Vers 16. Zacznijmy od Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, wiersz 16. Das erste Kennzeichen des Reichtums ist, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Pierwszą oznaką tego bogactwa jest to, że a z jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Ich sag mal, die tägliche Gnade, die wir nötig haben. Można tak powiedzieć, ta codzienna łaska, którą na co dzień potrzebujemy. Und eine Gnade löst sozusagen die andere ab. A jedna łaska następuje zaraz po poprzedniej. Wir stehen also immer in dieser Gnade, völlig unverdient. A więc my cały czas znajdujemy się pod działaniem łaski i to w pełni bez zasług naszych. Und die Menge der Gabe hängt ab von seiner Fülle. A mnogość tych darów zależna jest od jego pełni bogactwa. Gott sei Dank ist sie nicht abhängig von uns. O, dzięki Bogu, że to nie jest zależne od nas. Sondern von der Größe Gottes. Ale to jest zależne od wielkości Bożej. Es wäre schrecklich, wenn es von unserer Treue, von unserem Leben abhängig wäre. Byłoby to przerażające, gdyby to było zależne od naszej wierności w naszym życiu. Nein, hier wird betont, dass alles, was Gott gibt, dafür ist er der Maßstab, dafür ist er die Quelle und die Grundlage. Możemy być Bogu za to wdzięczni, że wszystko to, co On nam daruje, to daruje według swojej miary, gdyż On jest źródłem wszystkiego. Das nächste haben wir in Johannes 10. Następną rzecz oglądamy w 10. rozdziale Jana.
Da heißt es in Johannes 10, Vers 28. W 10. rozdziale, w 28. wierszu czytamy. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. I ja daję im żywot wieczny. Das zweite, was wir bekommen haben, ist das ewige Leben. Druga rzecz, którą otrzymaliśmy, to jest żywot wieczny. Ich meine jetzt mit der Reihenfolge keinen Qualitätsunterschied. Ja teraz nie chciałbym tutaj tą kolejność ustawiać według jakości tego, co otrzymujemy. Sondern einfach die Reihenfolge, wie es im Johannesevangelium beschrieben wird. Nie, ja to po prostu wymieniam według tej samej kolejności, jaka w Ewangelii Jana od początku do końca tej Ewangelii jest wymieniane. Das heißt, der zweite Teil des Reichtums ist ewiges Leben, das Leben, das Christus in sich selbst hat. A więc to oznacza, że drugą częścią tego naszego bogactwa jest żywot wieczny, czyli cząstka tego, co Jezus Chrystus sam w sobie posiada. Und wir besitzen dieses Leben in ihm. I my to życie w nim posiadamy. Es ist einfach nicht nur in uns. To nie jest tak po prostu tylko w nas samych. Sondern wir haben es in Jesus Christus. Nie, my to posiadamy w Jezusie Chrystusie. Er ist also wieder die Quelle, der Maßstab und die Grundlage dafür. On właśnie jest źródłem, on jest przymiarem i on jest podstawą tego. Das heißt also nicht, dass wir ewig leben werden. Czy to nie oznacza, że my wiecznie będziemy żyć? Es geht hier nicht um erster Linie um die Länge des Lebens. Tu w pierwszym rzędzie nie chodzi o to, jaka jest długość tego życia. Es geht um die Qualität. Nie, tu chodzi o jakość tego życia. Das Kennzeichen dieses Lebens ist Jesus Christus selbst. Gdyż cechą tego życia jest osobiście Jezus Chrystus. Das nächste, was wir finden, ist in Johannes 14. Następną znajdujemy w Ewangelii Jana 14 rozdział. In Vers 27. W 27. wierszu. Meinen Frieden gebe ich euch. Pokój mój daję wam. Wir besitzen den Frieden Gottes. My posiadamy pokój Boży. Und es gibt zwei verschiedene Seiten von Frieden. I można powiedzieć, że są dwie różne strony tego pokoju. Es gibt einmal den Frieden mit Gott. Po pierwsze, my możemy powiedzieć, że jest pokój z Bogiem. Den bekommt jeder geschenkt, wenn er mit seiner Sündenschuld zu Gott kommt. Każdy otrzymuje to w podarunku, jeżeli przychodzi z winą swoich grzechów do Boga. Sag mal, eine einmalige Handlung, die ewig andauert. I można powiedzieć, jest to jednorazowy dar, który trwa wiecznie. Deswegen kann uns auch nichts und niemand aus der Hand Gottes rauben. I dlatego nic i nikt nie jest nas w stanie wyrwać z ręki Bożej. Aber es gibt noch eine andere Seite des Friedens. Ale jest jeszcze i druga strona tego pokoju. Es ist der Friede Gottes. Mianowicie pokój Boży. Und den bekommt man nicht so automatisch geschenkt. I tego nie otrzymujemy automatycznie w podarunku. Da muss man, ich sag mal, etwas für tun. I w tym celu musielibyśmy, tak to trzeba powiedzieć, coś zrobić. Zwei Stellen dazu. W tym celu przeczytajmy dwa miejsca. Einmal aus dem Matthäus-Evangelium. Po pierwsze z Ewangelii Mateusza. Da ist es in Matthäus 11. 11 rozdział. Vers 28. 28 wiersz. Kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie, właściwie uspokojenie powinno być. Ruhe oder Frieden, es ist der Frieden mit Gott. Te uspokojenie albo pokój też można w tym miejscu postawić, to jest mowa o tym pokoju z Bogiem. Aber jetzt lies mal weiter. Ale teraz przeczytajmy dalej. Nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Und ihr werdet Ruhe finden. A wy znajdziecie w dalszej części tego wiersza ukojenie, czyli ten uspokojenie albo pokój. Wenn ich etwas gefunden habe, habe ich vorher gesucht. Jeżeli ja coś znalazłem, to znaczy, że wcześniej ja to szukałem. Ich bin aktiv geworden. Czyli ja byłem aktywny. Worin besteht die Aktivität? A na czym polega ta aktywność moja? Lernt von mir, sagt Jesus Christus. Uczcie się ode mnie, powiedział Jezus Chrystus. Also folgt mir nach. A więc naśladujcie mnie. Und ihr werdet diesen Frieden Gottes genießen. I wtedy będziecie mogli korzystać z tego pokoju Bożego. Das gleiche hat man auch im Johannesevangelium, Kapitel 20. To samo znajdujemy w Ewangelii Jana, w 20 rozdziale.
Dort heißt es, tam jest napisane, in Vers 19 und am Ende sagt der Jesus, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. 20. rozdział Ewangelii Jana, końcówka 19. wiersza, pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Das ist der Frieden mit Gott. To jest mowa o tym pokoju z Bogiem. Er weist hin auf seine Wundmale am Kreuz. On wskazał tutaj, ten pokój wskazał na jego znaki ran, które były mu na krzyżu uczynione. Aber dann sagt er noch einmal zu seinen Jüngern in Vers 21 am Ende, Friede euch. Ale jeszcze raz Pan pod koniec 21 wiersza zwraca się do uczniów, pokój wam. Und jetzt zeigt er nicht auf seine Wundmale. I teraz już nie pokazuje im na ślady swoich ran. Jetzt sagt er gleich, wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch. Nie, dodaje jeszcze takie słowa. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Wie hat der Vater ihn ausgesandt? W jaki sposób ojciec go posłał? Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Pan powiedział, pokarmem moim jest czynić wolę tego, który mnie posłał. In völliger Abhängigkeit ist der Herr Jesus seinen Weg in Treue gegangen. Pan szedł swoją drogą w pełnej zależności na tej ziemi od swojego Boga. Und das ist das, was wir auch tun müssen. I to jest właśnie to, co i my musimy uczynić. Und dann genießen wir den Frieden Gottes. I wtedy będziemy mogli korzystać z tego pokoju Bożego. Das heißt nicht, dass wir nicht durch Schwierigkeiten gehen müssen. To wcale nie oznacza, że nie będziemy od tego czasu przechodzili przez trudności. Aber wir können in den Schwierigkeiten ruhig sein. Nie, ale to oznacza, że my będziemy w tych trudnych okolicznościach mieli pokój Boży. Wir brauchen nicht mutlos zu sein. Nie musimy się zniechęcać. Und wir erfahren, dass Jesus Christus in unsere Probleme hineinkommt. Gdyż my wtedy doświadczymy, że Pan Jezus wejdzie w nasze okoliczności życia. Nicht, dass er sie alle wegnimmt. To nie z tego powodu, że on wszystkie usunie. Die Verheißung haben wir nicht. Takiej obietnicy nie posiadamy. Aber dass er uns nicht alleine hindurchgehen lässt, diese Verheißung haben wir. Ale posiadamy obietnicę, że on nie pozwoli, abyśmy w tych trudnych okolicznościach szli samotnie. Das nächste, was wir im Johannesevangelium finden, ist Kapitel 15, Vers 11. Następną rzecz, jaką znajdujemy w Ewangelii Jana, to jest w 15 rozdziale, w 11 wierszu. Dass er uns seine Freude gibt. Że on podaruje nam swoją radość. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei. Jana 15, 11. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was. Das heißt also, auch wahre Freude besitzen wir nur in Jesus Christus. To oznacza, że prawdziwą radość będziemy mogli posiadać tylko w Jezusie Chrystusie. Die Menschen dieser Welt brauchen oft andere Dinge, um sich freuen zu können. Ludzie tego świata potrzebują innych rzeczy, aby się cieszyć. Irgendwelche Rauschmittel wie Drogen oder Alkohol. Stosują w tym celu środki takie ogłuszające jak narkotyki czy alkohol. Sie brauchen das auch, wenn sie keinen Halt haben. Potrzebują tych środków również wtedy, gdy nie czują oparcia dla swoich nóg. Man sieht, der Mensch sucht irgendetwas, woran er sich festhalten kann. Tak, widać wyraźnie, że człowiek poszukuje czegoś, o co mógłby się oprzeć. Wir brauchen diese Dinge nicht. Ale my tych rzeczy nie potrzebujemy. Wir haben Jesus Christus. My mamy Jezusa Chrystusa. Die Quelle des Friedens. To źródło pokoju. In schwierigen Zeiten. W trudnych czasach. Die Quelle der Freude. To źródło radości. In guten Zeiten. I w dobrych czasach. Und auch in schweren Zeiten. Ale również też i w złych czasach. Es trudnych gibt, czasach. Es gibt viele Gläubige, die konnten auch in schweren Zeiten ein Loblied, ein Dankeslied anstimmen. Wielu jest wierzących, którzy w trudnych czasach potrafią zaintonować pieśń dziękczynną. Ich komme zu den beiden letzten Stellen. Przejdźmy do dwóch ostatnich miejsc. Aus Johannes 17. Z Ewangelii Jana 17 rozdział. Vers 14. 14 wiersz. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Ja dałem im słowo twoje. Ist das nicht eine gewaltige Aussage? Czy nie jest to wspaniała wypowiedź? Wir besitzen das Wort Gottes. My posiadamy Słowo Boże. Natürlich damals hier in erster Linie, was er mündlich den Jüngern erzählt hat. Naturalnie wtedy, w tamtych czasach, było to Słowo, które z ust do ust było przekazane przez Pana dla uczniów. Aber für uns ist das die gesamte Bibel.
Ale dla nas to oznacza, że my posiadamy kompletną Biblię. Das heißt, wir haben das Wort Gottes bekommen. To oznacza, że my otrzymaliśmy Słowo Boże. Nicht zum Abstauben. I nie po to, aby kurzyła się na półce ta księga. Sondern dass wir es benutzen. Ale po to, abyśmy ją używali. Dass wir es lesen. Abyśmy w niej czytali. Dass wir es unter Gebet lesen. Abyśmy w niej czytali, modląc się. Dass wir es zu einem Teil von unserem Leben machen. Abyśmy uczynili tą księgę częścią naszego życia. Merken wir, dieser ganze Reichtum ist nicht nur für die Ewigkeit. Czy zauważamy, że całe to bogactwo nie jest zarezerwowane tylko na czas wieczności? Es sind Hilfen, die wir brauchen, um unseren Weg über diese Erde zu gehen. Nie, tutaj znajdujemy pomoc, którą potrzebujemy, aby iść naszą drogą życia. Und es sind gleichzeitig Dinge, die einen reichen Segen mit sich ziehen, wenn wir sie benutzen. Ale to są rzeczy, które za sobą pociągają obfite błogosławieństwa dopiero wtedy, gdy my je zaczniemy stosować. Johannes 20 zeigt uns dann noch, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat. A 20 rozdział Jana pokazuje nam, że on darował nam Ducha Świętego. Jetzt noch mal Vers 22. Przeczytajmy 22 wiersz. Und als er dies gesagt hatte, hauchte in sie und spricht zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. A to rzekszy tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego. Auch als Jesus Christus von der Erde zum Vater auffuhr, hat er uns nicht alleine hier auf dieser Erde gelassen. A więc gdy Pan Jezus odchodził z tej ziemi do swojego Ojca, nie zostawił nas tutaj samotnymi. Er hat uns einmal den Heiligen Geist gegeben, der uns in die ganze Wahrheit, in das Wort Gottes einführt. On nam zostawił Ducha Świętego, który nas wprowadza w całą prawdę Słowa Bożego. Er hat ihn uns gegeben, damit wir Gott anbeten können. On nam go też i w tym celu podarował, abyśmy w nim potrafili Boga uwielbiać. Denn wie heißt es in Johannes 16, Vers 15, er wird von dem Meinen, das ist da, Vers 14, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Das heißt, der Heilige Geist legt etwas von Jesus Christus in unsere Herzen, was wir Gott wiederbringen können. Jak to czytamy w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, 14 wiersz, a on mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. To znaczy, że Duch Święty wkłada w serca nasze to, co my możemy przynieść dla Boga. Wir sind wirklich unbeschreibbar reich. Rzeczywiście, jesteśmy nieopisanie wielce bogatymi. Damit komme ich jetzt wirklich zum letzten Punkt in Johannes 17. I do tego dochodzimy do ostatniego punktu w Jana w 17 rozdziale. Der hat uns noch etwas gegeben, sagt Vers 22. Gdyż Pan nam jeszcze jedno coś podarował, co czytamy opisane w wierszu 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś. Wir werden in der Ewigkeit einmal an dem gleichen Ort sein, wo Jesus Christus ist. My w wieczności będziemy w tym samym miejscu, gdzie jest Jezus Chrystus. Wir werden in dem Haus des Vaters sein. Będziemy w domu ojcowskim przebywać. Und es gibt kein Ereignis auf dieser Erde, das nur annähernd so schön ist, um zu beschreiben, wie es dort einmal sein wird. Nie ma na tej ziemi ani jednego zdarzenia, ani jednego miejsca, które mogłoby chociaż troszeczkę opisać, jak pięknie jest w domu ojcowskim. Und wenn jemand von außen in dieses Vaterhaus gucken könnte. I gdyby ktoś tylko z zewnątrz mógł spojrzeć na ten dom ojcowski. Dann hätte man das Gefühl, es gäbe keinen Unterschied zwischen Jesus Christus und den Gläubigen. To mógłby taki wniosek wyciągnąć, że nie ma różnicy pomiędzy Jezusem Chrystusem a wierzącymi. Sie besitzen seine Herrlichkeit. Gdyż oni będą posiadali Jego chwałę. Doch es gibt ein Aber. Ale jest jeszcze jedno słówko, ale. Das ist die äußere Seite. To jest ta zewnętrzna strona. Wenn man jetzt genau in das Vaterhaus hineingucken würde, bo kto by tylko dokładniej spojrzał do tego domu ojcowskiego, dann muss man Vers 24 lesen. To w tym celu musimy przeczytać 24 wiersz. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Das ist die äußere Seite. To jest właśnie ta zewnętrzna strona, z zewnątrz oglądana. Jetzt kommt es, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. I teraz nastaje to, co jest najistotniejsze, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. Auch wenn wir im Haus des Vaters sind. Nawet jeżeli będziemy w tym domu ojcowskim. In innigster Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus.
ciesząc się najściślejszą społecznością z Panem Jezusem. Es gibt einen unbeschreibbar großen Unterschied zwischen ihm und uns. To jednak dalej będzie nieopisanie wielka różnica pomiędzy nami a nim. Wir werden seine Herrlichkeit schauen. Gdyż będziemy mogli oglądać jego chwałę. Ihm gehörte dieser Platz von Ewigkeit her. Gdyż do niego należało to miejsce od wieczności. Wir haben ihn geschenkt bekommen aufgrund seines Werkes. A my tylko otrzymaliśmy je w podarunku i to na podstawie przez niego dokonanego dzieła. Er hebt uns auf seine Stufe. To on nas podniósł do swojego poziomu. Und trotzdem wird es einen Unterschied geben. Ale pomimo tego będzie pomiędzy nami a nim różnica. Und sie wird auch in der Ewigkeit, und er wird auch in der Ewigkeit bestehen bleiben. I taka różnica pozostanie na całą wieczność. Man sieht, Gott hat uns unendlich reich gemacht. Tak, możemy zauważyć, że Bóg w nieskończenie wielki sposób nas ubogacił. Durch die Armut seines Sohnes. A to na skutek tego ubóstwa Syna Jego. Dankeschön.